bogacimy się, więc mieszkańcy mają więcej samochodów, nawet po dwa w rodzinie, więc stawiają i nawet po całe, nie wiem, kilka dni stoją na jednym miejscu. Także myślę, że takie karty postojowe, czy nawet jak w Legnicy teraz dzisiaj byłem, parkingi płatne. Czasami nie można miejsca znaleźć, żeby zaparkować gdziekolwiek. Problem parkowania jest od wielu lat nierozwiązany, a samymi mandatami sprawy nie załatwimy, przyznaje Sebastian Biały, zastępca komendanta lubińskiej policji. Jednocześnie tłumaczy, że policjanci są świadomi, że miejsc parkingowych brakuje i że dla kierowców to spory problem. Różne zmiany organizacji ruchu, praktycznie wszystkie one są z nami uzgadniane, konsultowane i jeżeli to służy ludziom, my nigdy nie jesteśmy przeciw, zawsze pozytywnie do takich zmian podchodzimy i je pozytywnie opiniujemy. Jak lubinianie rozwiązaliby ten problem? Okropnie bardzo jest, proszę panią. Nie ma gdzie. Zmienić, nie? Bo samochodów jest coraz więcej, a miejsc parkingowych bardzo mało. Nawet my tam mieszkamy dalej i niby parking powstał, ale nie mieścimy się po prostu. I myślę, że w Lubinie powstałby parking wielopoziomowy najlepiej, ale płatny. Częściowo na pewno ograniczyłby to liczbę mieszkańców parkujących wszędzie i na dłużej niż na chwilę. Najprostszym rozwiązaniem byłby jakiś piętrowy parking. Wtedy byłoby mniej miejsca i łatwiej byłoby go ulokować. Bardzo często zdarza się, że kierowcy parkują w miejscach niedozwolonych. Policja wręcza mandaty, ale jak mówią funkcjonariusze, to sprawy nie załatwi.